Cześć, tu Anka i kanał Po Taniości. A dzisiaj jeden z Waszych ulubionych filmów, to znaczy, że pokażę Wam moje zakupy spożywcze. Ale zanim przejdziemy do moich zakupów spożywczych, oczywiście musimy poruszyć kilka bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, zanim jadę na moje zakupy spożywcze tygodniowe, robię je zawsze absolutnie co tydzień, dlatego że jak chodzę do sklepu codziennie albo chodzę do sklepu co drugi dzień, no to absolutnie moja kasa przecieka przez palce. Także tylko i wyłącznie zakupy raz w tygodniu. Mój budżet spożywczy to jest 800 funtów na całą 7-osobową rodzinę, ale udało mi się go niedawno całkiem fajnie zmniejszyć i to jest jedna rzecz. Dwa, zanim w ogóle pójdę do sklepu, to muszę oczywiście pochodzić z moim telefonem i sprawdzić moje szafki kuchenne, moją lodówkę, moją zamrażarkę, potem robię plan posiłków i dopiero z tak przygotowanym zapleczem jadę na zakupy. Oczywiście nie jest idealnie, nie robię tak co tydzień, ale to jest taki absolutnie idealny, optymalny plan, który pozwala mi na to, żeby te zakupy były jak najbardziej udane i niweluje mi też takie potrzeby wychodzenia do sklepu codziennie. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę Wam powiedzieć o sponsorze tego filmu. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie z osoby, które tutaj są dłużej, pamiętają, że kilka lat temu miałam współpracę z aplikacją Pan Paragon. Od tamtej pory aplikacja rozrosła się do niesamowitych rozmiarów i ja jestem absolutnie zachwycona. Używam od kilku tygodni i z ręką na sercu mogę Wam ją polecić. Dla mnie w tym momencie inne aplikacje odchodzą po prostu w zapomnienie, dlatego że ta aplikacja łączy w sobie cztery inne aplikacje, macie ją w jednym. Dla mnie to jest coś absolutnie wspaniałego, bo nic mnie tak nie frustruje. Wiem, że to się może wydawać takie, że o co tam, jak to, że ja po prostu chodzę po telefonie całym i szukam aplikacji, bo tak, tutaj miałam karty zeskanowane, tam są gazetki, tam mam listę zakupów, a tam mam jeszcze coś. Także w aplikacji Pan Paragon macie wszystko w jednym miejscu, więc tak, tutaj macie listę zakupów, możecie tam sobie zrobić. Możecie tam mieć dostęp do gazetek. Wiem, że wiele dziewczyn z Polsce swoje jeszcze zakupy tygodniowe robi wokół promocji, które są w gazetkach, więc to też jest bardzo fajna opcja, bo od razu przyglądacie sobie gazetki do wszystkich sklepów, do których chcecie iść. Macie tam też kupony rabatowe do bardzo wielu sklepów i restauracji, jak na przykład KFC, restauracji fast foodów, jak KFC czy McDonald's, macie tam już kupony rabatowe, warto sobie tam sprawdzić, macie telefon zawsze pod ręką, sprawdzacie sobie, aha, mają kuponik, to ja sobie skorzystam. Trzecia rzecz jest taka, że przy kupowaniu niektórych jakichś tam produktów możecie sobie wykupić od razu gwarancję. Piąta, aplikacja jest naprawdę rewelacyjna, jestem zachwycona. Skanowanie paragonów, przetestowałam to na sobie. Ostatnio oddawałam kilka rzeczy do sklepów, bo u nas dalej nie można mierzyć. Paragony, ja jeżeli chodzi o paragony, bardzo często gdzieś tam gubię, zwłaszcza jak kupię, ja jeżdżę po ciuchy, to ja po prostu robię ogromne zakupy raz na kilka miesięcy i po prostu potem gdzieś te paragony, a to szmyrne, a to gwizdne, a to coś tam. Wiecie, te paragony, można je zrobić im zdjęcie, można je podpisać, można sobie tam ustawić przypominajkę, że mam 28 dni na zwrot i potem nie ma, że zgubiłam paragon, nie ma, że to, że tamto, tylko idziesz z paragonem do sklepu i ci muszą go zeskanować. I tak, pytałam się, uprzedziłam Wasze pytania, bo sama się byłam tego ciekawa. Polskie prawo absolutnie musi uznać Wam paragon, któremu zrobione jest zdjęcie. Nie ma, że nie chcą. Muszą to uznać, taka jest polskie prawo. Ważna rzecz przy robieniu tego zdjęcia, żeby ono po prostu ten kod kreskowy, żeby był dobrze widoczny, bo oni takie skanują. Także sprawdziłam, absolutnie to działa, bo sama tak oddawałam kilka rzeczy. No i na koniec w aplikacji też możecie sobie prowadzić swój budżet domowy. Jeżeli ktoś tego nie lubi robić gdzie indziej, więc jak widzicie, tyle po prostu aplikacji w jednej jest zawarte. A teraz przechodzimy, jeszcze raz bardzo dziękuję aplikacji Pan Paragon za to, że zechciała zasponsorować to wideo, a my przechodzimy dalej i pokażę Wam, jakie zrobiłam zakupy. Zakupy robię ostatnio kilka miesięcy w droższym sklepie spożywczym, w sklepie Morrisons, to jest sklep tutaj w Szkocji, nie wiem, czy on jest w innych częściach UK. To jest taki sklep typu Tesco, przerzuciłam się z Lidla. I to tylko i wyłącznie z jednego bardzo prostego powodu. Mój Lidl po prostu jest dziadowski.
Blitz w mojej okolicy jest absolutnie dziadowski. Kilka poprawili się przez bardzo długi czas, naprawdę było fajnie i mieli świeże warzywa, owoce, wszystko. Ostatnio co nie pójdę, to albo mają pustki, mają braki też kadrowe, więc wiecie, tam no jest jak jest, po prostu człowiek nie może być tak, że jeden pracownik pracuje za trzech. Także tak to wygląda i po prostu z tego względu chodzę do sklepu droższego. I pokażę Wam właśnie moje zakupy. Co kupiłam, to są zakupy na cały tydzień, zrobione zgodnie z planem posiłków i z tym, co potrzebowałam, żeby właśnie sobie kupić. Także zapraszam. Więc zaczynając od początku, tutaj mam taką przyprawę, bo ostatnio robiłam jedną potrawę, którą zapomniałam, się nazywa tagine. I tam była ta przyprawa i pomyślałam sobie, że spróbuję ją po prostu zrobić. Kolejna rzecz, po prostu mi się skończył ocet ryżowy, jak ostatnio gotowałam kurczaka, więc kupiłam, bo mi się skończył. I ostatnio w wielu przepisach, które robiłam, była pasta harissa, więc uznałam, że ją spróbuję i kupię na spróbowanie. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, idąc tutaj po kolei, to są takie dwa upieczone udka, ponieważ dzisiaj jestem mega leniwa, nie chcę mi się gotować i po prostu to jest dzisiaj u mnie na obiad. Tu jest cała wkładka jajek. Aż ich jest 30, tu widać. I one są tak luzem, można je kupić w Morrisonie. Dalej takie zwykłe ziemniaki, to są specjalna odmiana do pieczenia ziemniaków. A pod spodem jest karma dla psa, tylko taka podzielona na porcje. I kolejna rzecz, kolejne ziemniaki, tym razem ziemniaki słodkie, bardzo fajne są ostatnio, dodaję je do wielu potraw, bardzo fajnie podkręcają smak i można właśnie w ten sposób przemycić sporo warzyw i zmniejszyć ilość mięsa przy okazji. Makaron spaghetti, bo będę robić spaghetti w tym tygodniu. Dalej mamy jabłka. W Morrisonie mam taką fajną rzecz, że można właśnie pakować wszystko w takie torebki papierowe. Winogrona, awokado. Dużo taniej było kupić taką całą paczkę awokado, która po prostu sobie dojrzeje. To jest kilogram awokado, niż kupić pojedyncze, bo ta cała paczka była w cenie pojedynczego awokado, więc jakim się to opłaca, nie wiem. Truskawki. Wiem, że teraz w Polsce macie sezon na truskawki. U mnie jest taki mini sezon. To są dwie takie małe paczki po, nie wiem, tutaj jest 150 gram może. I one są za 3 funty, także kupiłam dwie takie paczki. Sałata lodowa. Pierwszy raz ją widziałam w Morrisonie i tylko w Morrisonie, dopóki co ją znalazłam, żeby kupić. Rzeżucha można wyhodować samemu, ja akurat kupuję, bo jestem leniwa. Mango znowu. Ono jest bardzo twarde, ale ja wystawię je na parapet i za chwilę dojdzie, albo nawet na ogródek. Pomidory takie typu bawole serce, znowu pierwszy raz je widziałam w Morrisonie, nie widziałam ich od lat, albo w moim Morrisonie ich nie było i są w Morrisonie. Sałata lodowa mówiłam. Ja właśnie często dostaję pytania, jak to jest, że ja kupuję na tydzień i mi starcza owoce. Ja kupuję właśnie w taki sposób, że kupuję część, która jest gotowa do zjedzenia na już następne kilka dni i kupuję trochę takich, które po prostu będą dochodziły przez kolejne kilka dni. Ponieważ u nas jest teraz bardzo dużo słońca, kupiłam banany, one za 3-4 dni będą gotowe do jedzenia, więc jest taka właśnie rotacja, w ten sposób trzeba o tym myśleć. Jagody mrożone absolutnie zawsze, jagody, maliny, inne owoce mrożone, to jest coś, co mnie ratuje, bo taka paczka kosztuje 2 funty, tutaj jest 300-350 gram, a tutaj widzicie 2 funty za 150 gram, więc to jest no, wiadoma sprawa, logika tutaj. Najlepsze lody świata, czyli Ben & Jerry, kupuję tylko i wyłącznie jak są na promocji i te akurat były za 3 funty i tylko i wyłącznie cookie dough, żaden inny dla mnie nie istnieje. Lody dla dzieciaków, bo jest teraz ciepło, także ja kupuję według tego, ile jest sztuk w paczce. To jest dla mnie jedyny wyznacznik tego, co ja kupię. Płatki, bo mi się skończyły. U nas jak są zakupy w tygodniu, to dzieciaki mogą sobie wybrać coś słodkiego i dziewczyny sobie wybrały takie coś, to jest po prostu taka czekolada pomarańczowo, tak smakowa pomarańczowo. Tam na dole, jak widzicie, to są snaki do szkoły, snaki do pracy, to są takie zwykłe
zwykłe takie śniadaniowe, śniadaniowe coś, takie zwykłe śniadaniowe ciastka. Takie albo takie, znowu ja kupuję tylko według tego, co jest na promocji. Te były na promocji, dlatego wzięłam, bo to nie jest tania rzecz. Szparagi, te były dużo tańsze niż pakowane bez folii, więc wzięłam folii. Rzodkiewka. Rzodkiewki, kiedyś ktoś się mnie pytał, rzodkiewki tutaj nie sprzedają w ogóle z liśćmi. Nie spotkałam się nigdy, także rzodkiewka jest zawsze po prostu tak zapakowana. Idąc dalej, ketchup, bo się skończył. Tak ją kupiłam, masło orzechowe. Śmietana 18. To jest taki odpowiednik naszej polskiej 18. A tam jest maślanka, ponieważ ostatnio odkryłam, że naleśniki na maślance są absolutnie kozackie. Popcorn, kawa. Bardzo mi ta kawa smakuje, taka do ekspresu. Kupiłam taką. To jest czwórka i pod spodem jest taka, nazywa się Anytime i to jest trójeczka. Taka, ja piję dosyć dużo kawy, więc staram się, żeby one były jednak słabsze. Znowu dzieciaki sobie powybierały coś słodkiego. U mnie jest pięcioro dzieci w domu, także jedno dziecko, jeden słodycz. I wybrały sobie to. Takie chocolate chips do naleśników. Ser halloumi, ja go używam do pracy, do sałatek, do rapów, do zapiekanek, bardzo, bardzo lubię. Do kanapek, bekon. Kupuję tylko i wyłącznie ten bekon, to jest jedyny, który nam smakuje. I to jest 2 za 4 funty takie opakowanie i tylko i wyłącznie ten sticky bacon, żaden inny, bo żaden inny nam nie smakuje. Wrapy. Zawsze kupowałam te wrapy, takie te zwykłe, czy z Morrisona, czy z Lidla. Zaczęłam kupować te Michonne i są dużo smaczniejsze. Nie wiem, są po prostu nam dużo bardziej smakują te wrapy. Cenowo są troszeczkę droższe, ale na promocję po prostu kupuję więcej i potem najwyżej zamrażam. Można też, podlinkuję wam na dole przepis na wrapy, które można zrobić samemu. Robiliśmy, są przepyszne, ale mi się zazwyczaj nie chce i po prostu coś na szybko. Ja sobie bardzo często robię teraz wrapy do pracy. Zamiast brać taki normalny obiad, to sobie po prostu robię wrapa i tam utylizuję resztki wszelakie. Dalej, z tego co ja tutaj miałam, mam. Skończył mi się proszek do pieczenia, także kupiłam proszek do pieczenia. Mąka, jedna żeby była w zapasie, tam z tyłu jest cukier zwykły, bo mi się też skończył. Te serki kupiliśmy dosyć pokaźną ilość, ponieważ były na promocji. To jest, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, ja po prostu wiem, że muszę kupić, wpisuję na przykład, no nie wiem, jogurty dla dzieciaków, coś takiego i kupuję według tego, co jest akurat na promocji. Dlatego tak często słuchacie o promocjach, bo mam taką grupę produktów, które kupuję tylko i wyłącznie bazując na tym, co jest na promocji, bo nie jestem przywiązana do konkretnego produktu, marki czy czegokolwiek. I akurat te były na promce, bardzo się opłacało, bo to było 10 sztuk za 3 funty, więc naprawdę się no bardzo, bardzo opłacało. To są takie małe cheesecake'i, moja mała słabość, po prostu kupiłam, bo lubię. Folia aluminiowa kupiłam, bo mi się skończyła, więc tutaj nie ma żadnego dodania. Małe pomidorki koktajlowe. Taki mój podstawa w mojej kuchni to są mleczka kokosowe. To jest jedna z podstaw i po prostu wykorzystam ostatnie w tym tygodniu i nie będę miała w ogóle w szafce, więc kupiłam. Reduced fat, dlatego że innych nie było na półce. Normalnie nie patrzę się na te naklejki, ja po prostu kupuję pełno tłuste, bo jak wam zabiorą tłuszcz, to dodadzą wam co innego, więc dla mnie to jest bez sensu. 2 mleka. Z mlekiem zawsze patrzę na datę i wybieram te, które jest po prostu ma najlepszą datę ważności, czyli najdłuższą. Jogurt grecki. Kupuję takie duże opakowanie, kilogramowe aż, dlatego on jest do 7 lipca. Jak ja to kręcę, to jest chyba 10 czerwca. Więc on naprawdę może postać w lodówce i się z nim nic nie dzieje. Tak jest knora do gotowania, stokpoty. Wiem, że można zrobić swoje, ale ja lubię używać tych. Owsianka. Głównie dla mnie do pracy. Iza też bardzo lubi owsiankę. Ja sobie robię owsiankę, owoce, mrożone jagody, łyżka
łyżka tego, łyżka masła orzechowego i dla mnie to jest owsianka do pracy, także to jest głównie dla mnie. Tutaj jest lemoniada, ponieważ my dzisiaj będziemy po prostu sobie robić drinki wieczorem z lemoniadą. Na obiad meatballsy, czyli już zrobione takie kulki mięsa, one już są tu po prostu w ten sposób fabrycznie zrobione i to jest tylko mięso. Tu nic więcej nie ma, aczkolwiek trzeba patrzeć, bo w niektórych coś dodają. W tych jest po prostu tylko i wyłącznie już fabrycznie zapakowane mięso. Dla mnie to jest super, bo mam taki przepis, w którym one właśnie się super nadają. To są po prostu te kulki mięsne, pulpety. Do tego jest sos pomidorowy z puszki, czyli pomidory w puszce. Trochę przypraw na to, ser żółty podane ze spaghetti. Proszę Was bardzo. Idealny obiad pożywny, jak Wam się nie chce gotować. I kupiłam 2 kg piersi z kurczaka, bo mi się skończyły. I to są całe moje zakupy na cały tydzień dla rodziny 7-osobowej. Wyglądają tak. Zapłaciłam 120 funtów. I to są zakupy, tak jak mówię, na tydzień. Tutaj są nasze zakupy, tutaj są nasze obiady do pracy. W tych zakupach wzięte pod uwagę obiady do domu, posiłki do szkoły dla najmłodszej, bo je posiłki z domu zabiera do szkoły. I to po prostu tak, tak wyglądają moje zakupy tygodniowe. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Wiem, że lubicie, jak Wam pokazuję moje zakupy. Dla mnie one się praktycznie niczym nie różnią. Zawsze są bardzo podobne do siebie. Różnią się gdzieś tam szczegółami. Ja widzę wielką ewolucję, jaką przeszły te moje zakupy od tych pierwszych, które robiłam kilka lat temu do teraz. Kupuję dużo mniej żywności, a mam więcej osób w rodzinie, a mimo to naprawdę gotuję tak bardziej po prostu. Lepiej nauczyłam się gotować, lepiej nauczyłam się robić zakupy, także jeżeli ty robisz takie zakupy, zaczynasz robić zakupy raz w tygodniu i ci tak trochę nie idzie, coś zapomnisz, coś tego, pamiętaj, że to jest droga, która jest bardzo opłacalna, bo naprawdę ja widzę ogromną różnicę w moim budżecie, a o to mi właśnie chodzi. Nie tylko w budżecie, ale i w czasie, bo kiedy my robimy zakupy raz w tygodniu, to ten czas robienia zakupów się skraca do godziny, półtorej w ciągu jednego dnia, a tak chodzisz codziennie, to jest pół godziny tu, pół godziny tam, człowiek jeszcze bajlanto między tymi półkami uprawia, musisz chodzić w masce po sklepie, to jest coś, czego ja bardzo, bardzo nie lubię, a po tym ja bardzo często chodziłam do sklepu, też na nuda, więc wydawałam w ten sposób pieniądze, a wolę je wydać gdzie indziej i nie dlatego, że się nudzę. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek. Pa, pa!